ssanie, sprężanie, praca i wydech. Tak kołacze się serce niemal wszystkiego, co jeździ po ziemi. Tak ujarzmiono mikrowybuchy ciekłego paliwa. Najpierw wybuchem drygowała elektryczna iskra. Potem sprężenie czystego powietrza i wtrysk paliwa. Silnik z zapłonem samoczynnym. Diesel. Rudolf Diesel wymyślił to cudo prawie 90 lat temu, jako konkurencję do starszego o 10 lat silnika z zapłonem iskrowym. Ale idea przez cały czas pozostawała w cieniu błyszczącego brata, co najwyżej adoptując wymyślone dla władcy nowinki, jak choćby podwójne zawory dla szybszego napełniania i opróżniania cylindra. Z jednostki ciężaru silnika wciąż daje mniej mocy niż iskrowe smoki, co zaakceptować mogą tylko drogowe kolosy. Więc ewolucja wysokoprężnych musi trwać, więc ich organizm się komplikuje. Turbosprężarka. Dwie turbiny na wspólnej osi, napędzane przez gorące spalinowe gazy wylatujące z silnika. 80, 100, nawet 120 tysięcy obrotów na minutę. Dość, by drugi wirnik zaczął pracować jak solidna sprężarka, by powietrze trafiające do cylindru było już wstępnie sprężone. By było go po prostu więcej. Tak można zwiększyć moc silnika nawet o 25%. Tak jest lepiej, dużo lepiej. Co nie zmienia faktu, że idea turbo doładowania również została zapożyczona od benzynowego konkurenta. Diesel to silnik z kompleksem niższości. Mimo, że skutecznie wyparł już benzynowego księcia z wszystkich miejsc, gdzie potrzebna jest wielka moc. Mimo, że żywi się olejem napędowym, substancją ani szczególnie łatwopalną, ani nazbyt lotną, a więc bezpieczną. Mimo tego wreszcie, że zamienia w użyteczną pracę niemal 40% energii zawartej w paliwie, benzynowego lekkoducha stać ledwo na 25% wydajność. To diesel jest najbardziej sprawnym z wszystkich istniejących dziś na świecie silników cieplnych. Dobitnie przypomniały o tym konstruktorom energetyczne perypetie świata. I nastał czas konstruktorskich inwestycji innych już niż ściąganie. Samoczynny zapłon ma na honorze kilka plam. Choćby niezbyt opanowany proces mieszania wtryskiwanego paliwa z powietrzem. W badawczych komorach pod okiem ultraszybkich filmowych kamer toczy się więc gra w geometrię. Jak wtrysnąć, by zawirować płomień wedle żądania? Wycisnąć jeszcze kilkadziesiąt watów mocy. Spalić bez reszty. Bo wtedy również oddech silnika stanie się nie tak brudny. Tlenku węgla w ogóle jest tu mało, a już dziś mierniki zawartości tlenków azotu i sadzy pełzną w dół. W zawirowaniach badawczych płomieni rodzi się nowe z zapłonem samoczynnym. Na badawczych hamowniach parametrami zaczyna sięgać obszarów zarezerwowanych dotąd dla konkurencji. W komorach ciszy mierniki hałasu wykazują zamieranie charakterystycznego klekotu. I niedługo może już nie być wiadomo, kto goni kogo, bo psychologia twierdzi, że kompleks niższości bywa niekiedy powodem wygranej. Śmiało, śmiało! Trochę... Jest... Może być. Charakterystyczny klekot, czy okropny warkot, jak niektórzy mówią, jest sygnałem tego, że dziś po raz kolejny próbujemy zająć się tym, na czym podobnie jak na medycynie znają się wszyscy, a mianowicie motoryzacją. Ściślej biorąc, kolejny odcinek tego sporu, który prowadziliśmy już kiedyś na temat, jaki napęd jest lepszy, czy silnik benzynowy, czy popularnie zwany dieslem, a prawidłowo silnikiem z zapłonem samoczynnym. I otóż wtedy udowodniłem ci, szanowny kolego, że jednak ten silnik wysokoprężny jest po prostu lepszy. Ja nie rozumiem, prawda? Dlaczego wprowadzasz w błąd widzów? Przecież znaczy, to ja ci udowodniłem, że jednak silnik benzynowy trzyma się dobrze, powiedziałbym bardzo dobrze. Otóż nie, to ja ci udowodniłem, ale w związku z tym jest dalszy odcinek tego serialu. To znaczy, te konstrukcje stają się coraz lepsze. I pytanie, jak będzie wyglądał, czy może jak wygląda silnik z zapłonem samoczynnym naprawdę nowoczesny. I tutaj jest pole do różnego rodzaju rozważań.
powiedzmy, spekulacji, bo w dalszym ciągu istnieje otwarty problem, no, gonienia przez silnik wysokoprężny, silnik z zapłonem samoczynnym konstrukcji benzynowych. Zresztą, wiesz, gdyby rzucić okiem na to, co się dzieje, prawda, na sam kształt elementów, które pracują w silnikach z zapłonem samoczynnym, już widać, że poprzez mnogość rozwiązań nie dochodzi się do jednego, które byłoby ideałem. Ot przykład, iż komory spalania, które dla tych silników najczęściej żłobi się w tłokach, prawda, taka klasyczna, z bardzo trudnym do wykonania technologicznie grzybkiem w środku, żeby tam odpowiednio wtryskiwane paliwo roztrącić, zamieszać z powietrzem i tak dalej. Tutaj taka komora w głębi tłoka, no to lepiej widać zdecydowanie na takim przekroju, przy czym wtrysk tu następuje nie centralnie, a tak jakby pod kątem. Zresztą można by, o właśnie, on powinien chodzić w takiej pozycji, to jest głowica silnika samochodu osobowego, która również ma takie geometryczne zabawy, które mają powodować zdecydowanie lepsze mieszanie, wypełnianie płomieniem komory spalania, w efekcie zdecydowanie lepsze spalanie itd., itd. Ale rzuć okiem na to, co się naprawdę dzieje. Głowica silnika wysokoprężnego. Jest tu coś generalnie nowego? No, zawory jak zawory. Do tego jeszcze ta jedna dziura, przez którą wprowadza się wtryskiwane paliwo. To może odrobinę już mniejsze, lżejsze, czy naprawdę takie nowe? Rzeczywiście tutaj nic nowego nie ma, ale może być. Otóż wcale nie jest powiedziane, że musi być właśnie tak. To znaczy, że głowica będzie osobno i systemem specjalnych uszczelek, śrub, nadlewów, które umożliwiają połączenie tego z kadłubem silnika, będzie musiała być łączona. Wcale to nie jest powiedziane. Być może, że właśnie będzie lepiej, jeżeli tę głowicę się po prostu wyrzuci. Zaraz! No. Bit za bitem, linia po linii. Na ekranie tworzy się przestrzeń. Płaski obraz staje się grą cieni i konturów. Elektroniczny pędzel maluje kształt konstrukcji. Projekt z rajzbretu konstruktora trafił nie jak zwykle do warsztatu, a właśnie tu, do pamięci komputera. I oczywiście na ekran. W warsztacie robi się prototypy, a potem sprawdza. W komputerze tylko to drugi. Symulacyjny program matematyczny zastępuje rzeczywistość. Zadaje się obciążenia, naciski, prędkość, liczby obrotów, wszystko, co można zmierzyć w praktyce. A maszyna z zadziwiającą precyzją odpowiada. W wyimaginowanej przestrzeni liczb, tygodnie prób na stanowiskach badawczych stają się znikomym ułamkiem sekundy. Odpowiedź przychodzi natychmiast, w postaci kolorowej mapy na tle konstrukcji. Tam, gdzie plamy mają intensywną czerwień, naprężenia stają się krytyczne i część silnika może zawieść. A wówczas trzeba poprawić. Tyle, że konstruktor dowiaduje się o tym od razu. Zresztą nie musi on siedzieć przy wielkim rajzbrecie. Dziś ołówek, linie i cyrkiel zastąpił również komputer. Już nie na kalce, a na ekranie monitora powstaje rysunek konstrukcji. Blok silnika na życzenie oglądać można w całości lub w powiększonych fragmentach, w rzucie z dowolnego boku lub w perspektywie. Wyobraźnia maszyny nie ma ludzkich ograniczeń. Tak właśnie projektuje się przy pomocy komputera. Te supernowoczesne maszyny cyfrowe mają pełen katalog nie tylko linii, krzywizn, symboli czy liter, ale i standardowych rozwiązań. Dają projektantowi możliwość wyboru jednego z wielu wariantów. Maszyna jakby podsuwa pomysły, które wystarczy ocenić. Oczywiście żaden komputer nic sam nie wymyśla. Te programy stworzyli ludzie.